Witajcie kochani na wdzięcznym sercu. Dzisiaj przychodzę do Was z takim małym podsumowaniem, co działo się w moim życiu duchowym przez ostatnie półtora roku, odkąd zaczęłam modlić się codziennie o dary duchowe. Ci, którzy są tutaj z nami od dłuższego czasu, to pewnie wiedzą i pamiętają, jak już półtora roku temu, bodajże w czerwcu zeszłego roku, podzieliłam się z Wami takim moim silnym pragnieniem, które wtedy się we mnie pojawiło, żeby modlić się o dary duchowe. Ja do tamtego czasu modliłam się jedynie albo głównie o takie różne, przyziemne, ludzkie sprawy, na których po prostu mi jako człowiekowi zależało. Natomiast w tamtym momencie obudziło się we mnie coś zupełnie, zupełnie nowego. I dzisiaj właśnie mam tutaj na kartce, wpisałam sobie te wszystkie intencje. Jest ich 5 i chciałabym tak po kolei, punkt po punkcie przejść to razem z Wami i przyjrzeć się, co takiego zmieniło się już przez te półtora roku, w jakim stopniu zostałam przez Boga wysłuchana. Więc zaczynamy. Pierwsza intencja. Serce radosne i wdzięczne. No, na kanale Wdzięczne Serce jesteśmy już od prawie 5 lat, więc ja o to wdzięczne serce rzeczywiście już od dobrych paru lat zabiegam. Natomiast tutaj Pan Bóg mnie bardzo zaskoczył. Tą moją wdzięczność wyniósł na wyższy poziom. Ja dopiero w ostatnim czasie zorientowałam się, że jest jeszcze głębsza forma wdzięczności Bogu. Chodzi tutaj o uwielbienie. Kiedy już rzeczywiście stricte jestem skupiona na Bogu, na Jego dobroci, na Jego wspaniałości, na Jego miłości, na Jego nieskończoności. Kiedy uwielbiam Boga, to moja wdzięczność jeszcze bardziej rośnie i jest taka pełna. Jest taka, która, mam wrażenie, najbardziej podoba się Bogu, bo ja wtedy jestem skupiona na Nim i zachwycam się Nim, właśnie uwielbiam Jego. Radość w Panu jest naszą ostoją. Niezależnie od tego, co by się działo na zewnątrz, jak wielkie wichry, burze, deszcze by były, Bóg jest tą moją twierdzą, jak taki domek w środku lasu, jak taka gospoda na środku pola, że po prostu przychodzisz cały zmoczony, przychodzisz zziębnięty, głodny, zmęczony i zawsze w Nim znajdziesz te same warunki, takie bezpieczne, pełne pokoju, radości, miłości, wdzięczności. I to jest zawsze, to jest od Boga dla Ciebie zapewnione na każdy czas. I ja właśnie, kiedy zaczynam uwielbiać, również w różnych trudach mojego życia, to właśnie mogę w nim się skryć i zawsze dzięki niemu mieć tą radość i wdzięczność. Okej, mamy drugą intencję, miłość do Boga i bliźnich. O coś takiego modlę się od półtora roku. Powiem Wam trochę o miłości do Boga, którą ja w sobie zauważyłam szczególnie w moim posłuszeństwie i wierności Bogu. I ja z wielu różnych rzeczy rezygnowałam, z wielu spotkań, z wielu przyjemności. Też rozeznając ten sposób, że Bóg też tą pandemią posługuje się po to, żebym ja przybliżyła się do Niego i żebym ja zaczęła poświęcać Jemu więcej czasu niż wcześniej. Moje posłuszeństwo też w tej słynnej konferencji, gdzie jeszcze wtedy byłam przed uzdrowieniem z niepokoju i tak bardzo bałam się ją poprowadzić i okazałam Bogu swoją miłość, swoje posłuszeństwo właśnie przez to, że czułam, że mam tam pójść i tam poszłam, choć bardzo, bardzo nie chciałam i były tego wielkie owoce. Na początku tego roku Bóg wezwał mnie do ewangelizacji, jeszcze takiej bardziej skondensowanej tutaj na YouTubie. Bóg powiedział, że mam poświęcać jeszcze więcej czasu na tą ewangelizację niż do tej pory i to wymagało ode mnie dużego posłuszeństwa, bo po ludzku zastanawiałam się po prostu, z czego będę żyła. Co mamy dalej? Trzecia intencja. Ewangelizacja wśród znaków i cudów. Tutaj mam takie poczucie, że jeszcze bardzo wiele przede mną, że jestem gdzieś po prostu na początku tej drogi, i że Pan Bóg wysłuchał mnie dopiero w jakimś procencie. Przede wszystkim Bóg dał mi słowo na ten rok, które ja jako taki znak, co się będzie działo i co ja mam robić w tym roku. I ja po prostu przez ten cały
rok obserwuję, jak Bóg to słowo wypełnia. O tym nagram osobny film, jak będziemy podsumowywali rok 2021, to wtedy Wam powiem, jakie słowo dostałam i w jaki sposób zostałam przez Boga wysłuchana. Natomiast to, co mogę Wam dzisiaj powiedzieć, to to, że zostałam też poproszona przez jedną osobę, żeby otworzyć dla niej słowo na ten rok. Rzeczywiście z wiarą pomodliłam się do Ducha Świętego i otworzyłam. I ta osoba dostała słowa idealnie pasujące do jej sytuacji, z którą zmagała się nie tylko wtedy w styczniu, kiedy to słowo otwierałam, ale z którą zmaga się cały rok. I to były słowa niesamowicie pokrzepiające i pocieszające. Ta osoba dostała obietnicę, że będzie się na nią wylewał pokój jak rzeka. Ta osoba będąca w trudnej swojej sytuacji słyszy w różnych środowiskach, w których przebywa w pracy i nie tylko, jak ludzie po prostu są zaskoczeni, jak w tej sytuacji ta osoba jest spokojna, że ten pokój od niej bije i on jest niewytłumaczalny. Jeżeli jeszcze chodzi o znaki, to Wasza hojność jest dla mnie znakiem i potwierdzeniem od Boga, że dalej mam robić to, co robię. Dlatego, że zawsze wtedy, kiedy kończą mi się fundusze, pojawia się kolejny patron, kolejna osoba, która nagle dostaje od Boga natchnienie, że chce wesprzeć Wdzięczne Serce. I dla mnie to jest wielkie potwierdzenie, że rzeczywiście mam dalej to robić, bo Bóg zapewnia mi te podstawowe potrzeby, dzięki którym mogę normalnie żyć i funkcjonować jak każdy z nas, więc to po prostu chwała Panu za to. Też z tego miejsca dziękuję za Waszą hojność po prostu i za to, że też macie otwarte serce na Boże natchnienia. No to jeżeli chodzi o znaki, a jeżeli chodzi o cuda, też były w moim najbliższym otoczeniu. Jedna osoba została w tym roku uzdrowiona z bolesnych zmian na skórze. Było takie słowo poznania podczas modlitwy o uzdrowienie, uwaga, online. Ta osoba uczestniczyła online, więc jeżeli Ty też zastanawiasz się albo uczestniczysz w takich spotkaniach, gdzie jest transmisja na żywo, albo nawet transmisja, którą odtwarzasz po czasie, to może dzisiaj dla Ciebie jest to świadectwo, że Bóg chce też uzdrawiać właśnie przez internet, czy przez telefon, w różny taki dla nas może zaskakujący sposób, bo Bóg po prostu funkcjonuje poza czasem, poza przestrzenią. I ta osoba naprawdę miała takie bolesne zmiany, które widziałam i które naprawdę wyglądały nieciekawie. W przeciągu tygodnia po tym słowie poznania ona została całkowicie uzdrowiona. Teraz wygląda pięknie. Też jednej osobie Pan Bóg zmienił skład krwi. Ta osoba miała anemię i była przed operacją. Pan Bóg w nocy przed operacją zmienił ten skład. Po prostu te wyniki krwi wyglądały o wiele lepiej. Pielęgniarka myślała, że pomyliła wyniki, leciała jeszcze drugi raz się upewnić, więc chwała Panu za to. Też w przeciągu ostatniego roku ja zostałam uzdrowiona z niepokoju, więc po raz kolejny chwała Panu. Co mamy dalej? Kolejna tutaj intencja, czwarta, Boże pragnienia w sercu. Ja miałam takie przeświadczenie już wtedy, półtora roku temu, kiedy zaczęłam się o to modlić, że jeżeli ja będę pragnęła tego samego, co pragnie dla mnie Bóg, to ja po prostu niczego więcej nie będę potrzebowała. Będę w pełni zaspokojona, usatysfakcjonowana i szczęśliwa. I też będę właśnie w takiej zgodzie z Panem Bogiem, serce w serce, że to samo, co u Niego w sercu, to i w moim sercu. Taka spójność. I rzeczywiście przez te półtora roku jakby tak się zastanowić, jakie pragnienia Bóg zasiał w moim sercu, których wcześniej nie było, to na pewno było to pragnienie przebaczenia, które się w pewnym momencie we mnie pojawiło, kiedy zaczęłam dowiadywać się, jak życie w nieprzebaczeniu, w urazie jest negatywne w skutkach. I zaczęłam tego pragnąć i modlić się i przebaczać. I chwała Panu za to. Co jeszcze? Na pewno właśnie to pragnienie uwielbienia, o którym Wam już mówiłam, pragnienie cudów, żeby je widzieć i żeby ich doświadczać. Teraz mam takie przeświadczenie i po prostu przekonanie, że Bóg jest Bogiem cudów i to jest zupełnie normalne, że On chce czynić cuda w naszym życiu. No i została nam jeszcze ostatnia intencja, głód Boga. Ja po prostu chyba sama bym nie wpadła na tamten czas, żeby modlić się o coś takiego, ale od jednej osoby o tym usłyszałam, że ona się tak modli, mówi: wow, to jest fajna intencja, bo co innego mieć pragnienie Boga, a co innego mieć głód Boga. Głód Boga to już jest coś takiego natrętnego, że jak czujesz ten głód,
to po prostu musisz natychmiast coś z tym zrobić i ten głód zaspokoić. To jest tak, jak jesteś po prostu głodny. To jest podstawowa potrzeba fizjologiczna i wtedy ty nie możesz się na niczym skupić. Zaczynasz inaczej myśleć, inne decyzje podejmować, nie masz sił, żeby cokolwiek zrobić. Ja tak samo chciałam takie samo podejście mieć do mojej relacji z Bogiem. I rzeczywiście, kiedy zaczęłam tak się Nim karmić więcej niż wcześniej, 1,5 roku temu i dawniej, to zobaczyłam, że rzeczywiście to jest jedyny pokarm, który mnie zaspokaja. Tylko tam mogę znaleźć 100% satysfakcję, 100% wyciszenie, 100% miłość, 100% radość. Wszystko inne to są podróby. Wszystko inne to jest tak, jakbyś był głodny na obiad, bo już jest przykładowo ta 15 godzina, tak? Czy o której tam jesz. Masz pewnie taką swoją porę, gdzie szczególnie ten głód odczuwasz. I wtedy zamiast zjeść obiad, na przykład rzuciłbyś się na słodycze, zacząłbyś jeść jakieś batony, czy jakieś przekąski, to nie byłoby to. Tobie by to starczyło tylko na chwilę i za chwilę znowu byłbyś głodny. Mam teraz takie poczucie, że ja muszę się modlić, że ja muszę uwielbiać, że ja muszę czytać Słowo Boże, że po prostu inaczej nie może być. I przypomina mi się, jak byłam w Poznaniu w tym roku i nagrywałam dla Was vloga i właśnie mówiłam o tym, że staram się codziennie dbać o ten czas dla Pana Boga. Ja wtedy wiedziałam, że gdybym ja to zlekceważyła i po prostu, wiecie, poszła na spacery, na atrakcje i po prostu zajęła się sobą, to ja bym mogła być w najpiękniejszych miejscach, mieć niby fajne momenty, ale chodziłabym cały czas głodna i nie byłabym spełniona. Więc co, tak podsumowując, no Pan Bóg mnie wysłuchał naprawdę w bardzo, bardzo znacznym stopniu i mogę z tego miejsca Wam potwierdzić, że warto modlić się o dary duchowe, bo rzeczywiście one bardzo szybko się wypełniają, urzeczywistniają w życiu. Jeżeli będziesz modlił się o duchowe dary, jestem przekonana, że w bardzo szybkim czasie zobaczysz, jak blisko Boga nagle się znalazłeś, jak nagle On stał się Tobie jeszcze bliższy, jeszcze ważniejszy dla Ciebie. Pan Bóg na pewno chce nas uzdalniać do robienia dobrych rzeczy, do korzystania z Jego łask, więc chętnie nam to wszystko da i myślę, że dobrze będzie tak na koniec pomodlić się właśnie o te duchowe dary, bo może dzisiaj, kiedy słuchałeś mojego świadectwa, mojej historii, obudziło się w Tobie takie pragnienie, żeby modlić się o któreś z tych punktów, a może o wszystkich 5 punktów. Więc my, Panie Boże, prosimy Ciebie o to, żebyś dawał nam głód Ciebie, który nie pozwoli przestać nam Ciebie szukać. Dawaj nam miłość do Ciebie, do bliźnich. Dawaj nam ewangelizację wśród znaków i cudów, żebyśmy my doświadczali Ciebie w znakach i cudach, które będą wyraźne i widoczne. Panie Boże, prosimy Ciebie o to, żebyśmy mieli takie pragnienia w sercach, jakie Ty masz wobec nas i żeby nasze serca były radosne i wdzięczne, żebyś po prostu tą naszą radość jeszcze bardziej zakotwiczył w Tobie, skupił na Tobie. Panie, działaj. Działaj i obdarowuj nas teraz hojnie, bo my wierzymy, że chcesz to robić. Otwieramy nasze serca na duchowe dary, bo chcemy być jak najbliżej Ciebie. Mam teraz takie poczucie, że te dary naprawdę szerokim strumieniem spływają na nas. Przyjmuj je. Przyjmuj je. I Panie Boże, uzdalnij nas do modlitwy o te rzeczy, żebyśmy o nich pamiętali i o nie prosili. W imię Jezusa Chrystusa. Amen. Dziękuję Wam bardzo za kolejne nasze spotkanie. Życzę Wam tego wszystkiego i jeszcze więcej, o czym dzisiaj rozmawialiśmy. I co? Do zobaczenia już niebawem. Be grateful.